Cieszę się, że w tym roku jest nam również dane spotkać się razem. I tradycyjnie rozpoczniemy to od konferencji, którą każdego roku tutaj jakaś się wygłasza. W tym roku może będzie ona trochę skrócona, żeby was już nie męczyć, zwłaszcza, że mamy dzisiaj gości specjalnych. Jest ksiądz moderator do spraw rodziny, też on w swoim dekanacie, ksiądz Jacek Kocur, a także tutaj pani, można być tak, referentka, która jest od spraw rodzin, pani Eugenia, tak? Teresa. Teresa. Też serdecznie witamy, skieruję także do nas słowo. Moi drodzy, wiemy, że w październiku odbyło się w Rzymie 15. zgromadzenie zwyczajnego synodu biskupów, którego przewodnią myślą był wybrany przez Ojca Świętego Franciszka temat młodzież, wiara i rozeznanie powołania. Wyrażał ten synod troskę duszpasterską Kościoła o ludzi młodych i stanowił kontynuację dwóch ostatnich synodów biskupów poświęconych rodzinie, a także po synodalnej adwokacji apostolskiej. Przepraszam, a także po synodalnej adwokacji apostolskiej Ojca Świętego Amoris Laetitia. Chodzi o to, aby towarzyszyć młodym w ich egzystencjalnej drodze do dojrzałości, aby poprzez proces rozeznania mogli odkryć swój projekt życiowy i realizować go z radością, otwierając się na spotkanie z Bogiem i ludźmi oraz aktywnie uczestnicząc w budowaniu Kościoła i społeczeństwa. Każdy z ojców synodu miał możliwość wypowiedzenia się. Ja tutaj w porozumieniu z biskupami naszej konferencji swoje wystąpienie poświęciłem zagadnieniu i roli rodziny w procesie dojrzewania do wiary i odkrywania życiowego powołania przez młode pokolenie będące nadzieją i przyszłością Kościoła. Wskazałem, że nie ma ważniejszego środowiska wychowawczego jak rodzina. Od jej jakości, sposobu realizacji swych zasadniczych zadań zależy bowiem w ogromnym stopniu przebieg i wynik procesu dojrzewania. To w rodzinie przekazywane są istotne wartości, które budują jednostkę na całe lata życia. Wartości odgrywają ogromną rolę, szczególnie w okresie dorastania, z uwagi na zachodzący wówczas proces intensywnego kształtowania się osobowości i poszukiwania przez młodych własnej tożsamości. Ojciec Święty mówił, że powinniśmy szukać młodzieży, wychodzić do młodzieży, nie czekać, aż tylko przyjdzie ona do naszych parafii, do naszych salek katechetycznych, ale żeby wychodzić i szukać ją. Tutaj w naszym dekanacie myślę, że takim przykładem jest wspólnota nauka dokumentalna. Tutaj ksiądz Grzegorz wiele takich działań już prowadzi i on potem może ewentualnie podzielić się z nami, jakie są tego rezultaty. Podobnie Ojciec Święty podpowiadał, żeby zająć się młodzieżą poprzez duszpasterstwo akademickie. I te takie duszpasterstwa mamy i we Lwowie w sposób szczególny, to prowadzą sobie dominikanie. Później takim ośrodkiem jest jeszcze Tarnopol, Stanisławów czy Czerniowce. Jakie są metody tutaj życia i warunki, raczej formy duszpasterstwa młodzieży w naszej archidiecezji, to mniej więcej wiemy, ja jeszcze do niej wrócę. Młodzież na synodzie często wypowiadała się, prosząc, żeby zająć się nią, że często Kościół nie zajmuje się młodzieżą, że pozostawia ją samą, że nie używa języka młodzieżowego, że trzeba więcej uwagi czy takich informacji umieszczać w internecie, że oni dużo się w tym siedzą i dużo czytają. Przede wszystkim prosili, żeby być z nimi, żeby mieć czas ich wysłuchać, żeby oni mogli powiedzieć swoje wypowiedzi, swoje problemy, trudności, radości. Nie tyle oczekują nieraz jakiegoś słowa, ale przede wszystkim chcą być razem z kapłanem.
podkreślano też taką uwagę, żeby jednak, żeby do nich zwracać się po imieniu, żeby oni czuli się, że są bliscy, że są w tej rodzinie parafialnej, że to jest taki bardzo ważny kontakt. Często mówi się właśnie, że są różne formy duszpasterstwa, ale często tak się słyszało, że chciałoby się traktować Kościół jako instytucję społeczną, socjalną. To znaczy, żeby były te poradnie psychologiczne, czy poradnie tutaj terapii, rehabilitacji, czy od alkoholu, czy od narkomanii, czy od innych zależnień. To prawda, Kościół też to prowadzi, ale to nie jest główne zadanie. Głównym zadaniem jest nam przekazywanie, naszym jest przekazywanie Ewangelii, zachwycenie, pójście do młodzieży, przekazanie właśnie im dobrej nowiny, żeby się zachwycili tym i później poszli za Chrystusem. I tutaj wiemy, że jeśli rodzina tego nie przypilnuje, to my sami tego nie osiągniemy. Bo często rodzice wiedzą, gdzie jest szkoła języków, gdzie jest szkoła baletu, czy jakichś fizycznych ćwiczeń, czy wiem, że i dżoga, i inne tańce, języki, czy szkoła muzyczna. Natomiast często na kościół, czy na formację taką chrześcijańską, rodzice dla swoich dzieci nie mają czasu. I tutaj musimy uwrażliwiać, bo potem często przychodzą już do nas, kiedy jest już za późno, wtedy proszę o modlitwę, o błogosławieństwo, to właśnie, żebyśmy się już później nimi zajęli. Padło też takie pytanie często, że młodzież tracimy z chwilą sakramentu bierzmowania, że jest to pożegnanie z Kościołem w obecności biskupa. I ktoś tam powiedział, żeby to bierzmowanie przesunąć może na późniejszy okres. No coś w tym jest, ale kiedy my będziemy młodzież mieli do tego okresu, to jednak ona potem zawsze powróci, bo będzie miała pewne wartości przekazane. Z takich ankiet i z pytań kleryków, którzy występują, nie u nas, ale tak ogólnie do seminarium, to nie zawsze pojawiało się, że przykład czy rodziny, czy kapłana, ale często, że dobra formacja, właśnie przygotowanie do sakramentu bierzmowania, że to pomogło im w odkryciu drogi powołaniowej. I tutaj powinniśmy właśnie też zwracać na to uwagę. Formy pracy duszpasterskiej w naszej parafii to wiemy. Ruch Światło Życie, chorążanki, schola, ministranci, potem rekolekcje. Te powołaniowe 2, 3, 4 stycznia zapraszam bardzo, żebyście wyznaczyli chłopców. Mamy później takie dni młodzieży przed Niedzielą Palmową, Kamionka Boska, Mościska. Następnie Dzień Młodzieży, Ruch Pielgrzymkowy. Później dni franciszkańskie przy Bolszowcach po tej pielgrzymce pieszej. Dzień Młodzieży we wrześniu. To są formy, z którymi możemy pracować, no i duszpasterstwo akademickie. Do tego was zachęcam, byście w tym dalej pracowali. Odkryć powołanie. Wiemy, często właśnie się mówiło o tym, że do tej pory czekaliśmy, aż dziewczęta czy chłopcy przyjdą, zgłoszą się sami do klasztoru czy do seminarium. Była taka propozycja, żeby tak jak w czasach Chrystusa, tak jak Chrystus wskazywał, pójdź za mną. Żeby też mieć taką odwagę powiedzieć to niektórym chłopcom czy dziewczynom, którzy są blisko Kościoła, których obserwujemy, że widać, że mają pogłębione życie, to czasami można powiedzieć, a może wstąpiłbym do seminarium, czy widziałbym się w seminarium, co myślić na ten temat, żeby nieraz im dodać takiej odwagi, bo dzisiaj wiemy, że ludzie młodzi są słabi często, tak jak w tych związkach żyją, można powiedzieć tak, na próbę, tak samo i tutaj do seminarium wstępują po studiach, bo im brak jest takiej odpowiedzialności, odwagi, dlatego często może była też taka propozycja, żeby w ten sposób wskazywać, odpowiadać. Nie bać się, że później on powie, że biskup, czy raczej czy ksiądz proboszcz mnie zmusił, bo on będzie miał czas w seminarium formacji długiej, czas odkrycia, pogłębienia swojego powołania, czy faktycznie ono jest. Dlatego to jest taka forma. Niektórzy odejdą tak jak młodzieniec z Ewangelii, prawda? Pójdź za mną,
jednak nie poszedł i odszedł zasmucony. Więc nie wszyscy mogą przyjąć też zaproszenie Chrystusa, czy jego powołanie. To tak ogólnie myślę o naszej pracy z młodzieżą i o synodzie. Teraz chciałbym zwrócić uwagę i przypomnieć niektóre sprawy, które były przytoczone, podjęte podczas naszych spotkań tutaj z Radą Kapłańską. To jest wasz głos i była taka prośba, żeby w wszystkich kościołach, albo na zewnątrz, a jak nie, to przynajmniej w przedsionku, jeśli jest otwarty, żeby była tablica ogłoszeń. I w tej tablicy ogłoszeń, oprócz tych zasadniczych spraw, że tam wiecie jakie, czy historia, czy msze święte, był też numer telefonu kontaktu z proboszczem. Ponieważ wierni mogą przyjść do kościoła, prosić o księdza, czy do chorego z namaszczeniem, czy ze spowiedzią, nie wiedzą nieraz, do kogo się udać, nie zawsze, no to mówię, do katedrą, czy tam inne kościoły, gdzie cały czas są czyste, ale już nie wiem, jak tam na przykład Rzęsna, czy inne są trochę poza centrum, więc żeby to była też propozycja i prośba od was, ale kapłańskiej, żeby taki numer telefonu też tam umieścić. Proboszcza, wikarego, czy dziekana, czy pobliskiego sąsiada parafii. Żeby ludzie w jakichś takich trudnych sytuacjach mieli taki dostęp. Wiem, że to każdy będzie miał swoją teorię, tego nie będziemy dyskutować, że ktoś może wykorzystywać i tak dalej, ale wiem, że ktoś chce, to i tak będzie dzwonił i przeszkadzał, żebyśmy sobie nie brali na sumienie, że ktoś chciał się z nami skontaktować, a nie było możliwości, czy nie udzieliliśmy posługi sakramentalnej czy kapłańskiej. Potem była też taka prośba, żeby były krótkie homilie w czasie codziennej mszy świętej. Że tam, gdzie są homilie, tam ludzie przychodzą, potrzebują, chętnie słuchają, potrzebują takiej formacji. Następnie katechezy dla dorosłych. Jeśli w niedzielę nie można, bo jest dużo mszy świętych, czy księża innych parafiach mają nasi wyjazdy, to żeby znaleźć taki dogodny czas i te katechezy dla dorosłych też wygłaszać. Padło takie nazwisko jak księdza Stanisława Stańka. W języku polskim jest katechizm jego wydany, są konferencje ładnie przygotowane, może w przyszłości przygotujemy to, przetłumaczymy na język ukraiński. Następnie, że niektórzy, czy nasi wierni boją się przystępować do sakramentu i namaszczenia chorych, żeby też do tego ich przygotować, może z okazji Dnia Chorych wydamy jakiś taki list duszpasterski, żeby przybliżyć ten sakrament i zachęcić naszych wiernych do jego korzystania. To i takie sprawy były podkreślone na Radzie Kapłańskiej. Moi drodzy, teraz jeszcze jedną rzecz. Tutaj jak zawsze sprawdzamy obecność kapłanów na rekolekcjach. To jest obowiązek każdego kapłana, kto w tym roku nie odprawił. Później ma możliwość jeszcze podejść do mnie i uzupełnić zaświadczenie. To prosiłbym taką już przyjętą zasadę, że robi to w następnym roku, czyli w 2019 uczestniczy w lutym i w listopadzie. Jest to niedługa przerwa, więc można jeszcze te zaległości duchowe nadrobić. Więc tutaj bym prosił. Nie ma zaświadczenia ksiądz Andrzej Bezkorowajny, Grzegorz Draus, Norbert, później Tomasz Milo, Jan Nikiel, Anton Rusin, Leon Salamon i Rafał Zborowski. Dość dużo. Może w każdym razie to czas tutaj wyjaśnicie mi później przy takim indywidualnym spotkaniu. I sprawozdania, nie wiem, kto jest ojcem duchownym, tutaj też bym prosił, żeby uzupełnić te sprawozdania.